Jak zwykle powiedzą, że banda kiboli przyjechała. Stoimy u tronu królowej Polski. Tutaj jesteśmy w pewien sposób wolni i możemy być sobą. Tu są polscy kibice. Chciałem oddać cześć ludziom, którzy w 1944 roku oddali swoje życie. I być ze swoim krajem na dobre i na złe. Czwarte przykazanie brzmi: czci ojca swego i matkę swoją. Polska jest jak matka i ojciec. Stoimy w jednym szpalerze, tak? Także szalik obok szalika, tutaj nie ma podziałów dzisiaj. Więc jesteśmy królowej narodu polskiego, więc jest to jej dzieło.